Profesjonalny strój, profesjonalne wyposażenie. Jak się panu podobają wyścigi samochodowe? No, męska sprawa. Ja co prawda jeżdżę konno na żywych koniach, ale konie mechaniczne bardzo mnie fascynują i to jest taka troszkę podobna atmosfera do wyścigów konnych. Ostatnio byłem na Partenicach w Wrocławiu i też widzę tutaj boksy wszędzie. No, podobnie jak zwierzęta stoją w swoich klatkach, w swoich boksach i czekają na start. Fascynujące naprawdę, tylko duży hałas. Hałas jest nieodzowną rzeczą w tym sporcie. Tutaj akurat w tych wyścigach połowa zawodników to są 16, 17, 15-latkowie. Jak się ogląda takich dzieciaków w takich samochodach? Właśnie ja dopiero zostałem poinformowany, że to są dzieci 14-16-letnie, no ale jak pamiętam taką książkę, tak hartowała się stal. No właśnie, no od czego się trzeba zaczynać? To są młode kadry, młode lwy i najpierw od takich właśnie małych samochodzików, no a potem wiadomo, przechodzimy na większe, na większą ilość koni, na większą formułę. Gdyby pan miał spuentować to, co pan oglądał rysunkiem, jak by pan to zrobił? No ja myślę, że no właśnie, tak ad hoc. No, ja bym powiedział tak, że może z innej beczki, że jeżeli się robi już weekendowe ulgi na autostradach, to róbmy to na wszystkich polskich autostradach, a nie tylko na autostradzie do Gdańska.